Witam was, moi kochani, bardzo ciepło w grze Deep Rock Galactic. Słuchajcie, gra survivalowa, a jak? Ale nie grałem jeszcze w tą grę nigdy. Coś tam widziałem, jakieś trailery. I myślę sobie, że może być to fajny tytuł, aby sprawdzić, czy mi się spodoba. Taka gra trochę w ciemno. Zresztą ja lubię tak ogrywać sobie gierki, gdzie nie znam kompletnie fabuły, nie wiem, o co chodzi. No i cóż, zobaczmy, bez zbędnego gadania, grajmy. Dobra, kochani, i od razu na samym wstępie przeproszę was na sekundę, gdyż muszę zmienić ustawienia głośności. Widzimy się za momencik. Dobra, jestem z powrotem. I teraz tak, zobaczmy, o co tu chodzi w tej grze, bo kompletnie nie mam pojęcia, więc misja. Misja w toku. Jaka misja? Alarm. Płytka grota. Wykryte minerały. Jest jakiś minerał. Poziom zagrożenia. Głębokość misji. Minus 280. Instrukcje robocze. O! Uderz, naciśnij. Instrukcje robocze. E. A, to w to uderzyłem. Ok. Zbierz 100 morkitu. Ok, mam 100 morkitu zebrać. I to jest to samo? Dane jaskini. Złożoność jaskini, pierwszy stopień. Długość jaskini, krótka, też pierwszy stopień. Więc nie jest chyba tak źle. Czyli muszę zebrać morkit, tak? 100 morkitu. Okej. Co to jest morkit teraz? I jak się tutaj to zbiera? Mam 240 naboi. Przytrzymaj F. Let's get familiar with the basics. Just follow the instructions and you'll be an elite miner in no time. Dobra, czyli flary trzeba wyrzucać. Wyrzuciłem już jedną flarę, no ale dobra, każą mi wyrzucić więcej tych flar. Kto to? Co to? O! Kolejna flara rzucona. I tu koniec. Dobra. To jeszcze tam rzucę flarę. Okej, trzy wyrzucone. I co teraz? Przytrzymaj prawy przycisk myszy, by skorzystać z kilofa. Kilof jest w stanie przekopać się przez każdy teren. Cenne zasoby trafią do twojego osobistego ekwipunku. Okej. A więc... O, to jest chyba coś cennego, prawda? Złoto. A, i tak sobie kopiemy. Dobra. Okej, okay, co teraz? Naciśnij C, aby wezwać muła. Poczekaj, ja jeszcze to złoto muszę zebrać. To jest przecież złoto. Okej, okay. Naciśnij C, aby wezwać muła i podejdź do niego, aby zdeponować zasoby, które zgromadziłeś. Muł to chodzący magazyn, który przenosi zawartość depozytu drużyny. A czemu te flary przestają działać? A, dobra, no jakoś tak przestała działać ta flara już. Dobra, tu mamy muła. No to nacisnę C. Dobra, no to E. Przytrzymaj E. A, rozumiem. Zdeponuj złoto, dobra. Wejście do tuneli są często zablokowane przez zbitą ziemię. Poszukaj brązowej ściany i ziemi i przekop się przez nią, by przejść dalej. Brązowa ściana ziemi. Mogę F rzucić znowu? Mogę. To będzie ta chyba brązowa ściana ziemi, co? Tak wygląda. Tak, przedostaniemy się na nowe miejsce.
Okej. Tak mi się wydaje, że przekopiemy się do następnej jaskini. O, jesteśmy w nowej jaskini. Naciśnij lewy shift, aby biegać. Jeśli wolisz przytrzymywać przycisk, możesz to zmienić w zakładce opcji Escape Menu. Ok. Aha, no to dobrze, no to tak niech jest. No dobra, ale co teraz? Co to jest za kryształ? O! Zdrowie maksimum! To jest zdrowie! Narzędziem do przemieszczania się, z którego korzysta strzelec, jest tyrolka. Może służyć do pokonywania przepaści i innych przeszkód terenowych. Naciśnij trójkę, aby wybrać swoje narzędzie. Okej. Okay. Jadę. Jadę. Powolutku, ale jadę. I E, żeby się upaść. A nie, to w drugą stronę. A, nie, spacja. Okej. Okay. Na szczyt płaskowyżu? Jaki szczyt płaskowyżu? A to nie jest ten szczyt? Jestem, no. Easy peasy lemon squeezy. A tu mam różne rodzaje broni. O! Idziemy kopać dalej. Zobaczymy, dokąd się dokopiemy tym razem. Czy jakieś nowe przejście. Jest nowe przejście. Dobra, idziemy dalej. Okej. Okay. Wyposaż swoje bronie. Jeden broń główna, dwójka broń boczna. Wszystkie klasy są wyposażone zarówno broń główną, jak i boczną. Może zobaczyć w zakładce status. Okej. Twoim celem w misji jest wydobycie 100 jednostek Morkitu. Cele misji... Aha, są tam, dobra, u góry. Jak wygląda Morkit? Być może to jest Morkit. Nie wiem, co to było. Nie napisane. A więc... a może to? Nie. Rzucimy więcej. Co jest takie świecące? To też nie Morkit. A to? Nie, to jest skała zwykła. Dobra, biegniemy. F. Spoko. Może to będzie Morkit. To będzie to chyba. Tak! Dobra. Ale przecież... Od spodu chcę tego Morkita dostać, ale... Maksimum? O, jesteś. 40, spoko. Tu jeszcze jest ten Morkit. To bym musiał jakoś go wydobyć. Tu. Tu. Tam. A tego u góry nie zdobędę już, nie? Nie. To bym musiał jakoś się wspiąć. Do tego. Chyba.
Zobaczymy, czy... O! Co jest? Już mi te zgasły. Opsasa! Co ja rzuciłem? Bombę? No dobra, idziemy dalej, bo... Alert! Defense barriers have been breached. We have a horde of enemies heading in your direction. O kurka. It was a pleasure meeting you. Hope you'll get an honorable death. Time to show what I'm made of. Gdzie oni biegną? Którędy? Granaty. Rzuć granatami, G, ale gdzie? Okej, walimy. Świetnie. I co, już koniec? Po? Chyba tak. Nie. Naciśnij 4, aby wybrać generator tarczy. A, to to. Przeżyłem. Uff. Dobra, przeżyłem. Nie wiem jak, ale przeżyłem. Myślałem, że szybko zginę, ale jest dobrze. Tap, aby przytrzymaj to check the train scanner. This will help you navigate the caves. Aha, dobra. To już było po angielsku, a nie po polsku. This is all you need to know. Now retrieve the rest of the Morkite and finish the mission. Okay. If you forgot something and don't know how to continue, check your miner's manual for more details. Może dowiedzieć się więcej w na temat wydobywania typów misji sprzętu i wszystkiego z podręcznika górnika. Dobra. Jest dobrze. Cyk. Co tutaj mamy ciekawego? Na razie nie widzę tego morkitu. Więcej. Czy to są morkity? To nie jest, to jest jakiś inny kamień. To musimy się chyba przedostać dalej. Przekopać. Tak. W takim razie kopiemy dalej. Idziemy. Okej, okay, przechodzimy dalej. Dobra. Nie ten przycisk. Nie ten przycisk, człowieku. No nie ma tego... Morkitu nigdzie. Ale życie. Ale ja mam zdrowie maksimum. Jakiś pająk. Znowu kolejny. Muszę tędy iść chyba. O kurka. Granatem rzucić go? Run for cover! Co to było? Nie mam pojęcia. Nowy wpis. Co?
Jeszcze mi tylko dwa granaty zostały, nie? Z tego co widzę. No dobra, musimy tego morkitu szukać, ale ja nigdzie go nie widzę. Tam jest złoże. O kurka, tu coś mi tutaj podejrzanie to wygląda. Jest. Mnóstwo. Mnóstwo. Bardzo dobrze. Bierzemy morkit. Maksimum już. C, chodź tu. No chodź. Idzie. Okej. Okay. I już sypiemy. No, jeszcze troszeczkę tylko. Tego morkitu. Chyba będzie max już. Jest. Zaraz. Aha, muszę na nim zdeponować, tak? Dobra, naciskamy E. Nie, tutaj na tym muszę, to muszę zdeponować, ok. Przytrzymaj, aby wezwać kapsułę desantową. No i? No i? I ona leci do nas, tak? Kapsuła desantowa. Czy ja muszę tam dojść? No zobaczymy. Powolutku się zbliża. Aha. A teraz muszę po prostu tam dostać. Dostać się. Uciekam. Najpierw do tej kapsuły, później mogę się bawić. Wszystko mnie goni teraz pewnie. No oczywiście, że tak. No oczywiście, że mnie gonią. Szybko biegnę. Drop pod departing in T-minus 4 minutes. Guys, remember you can deposit on the sides of the drop pod. No dobra, ale nie wiem o co chodzi. Czy ja muszę tu przejść? Gdzie jest mój muł? A biegnie, dobra. Uf. Udało się. Uff, pierwsza misja szkoleniowa udana. Świetnie. Status misji. Ukończono. I achievement miner. O, oklaski dostałem. Od szefcia pewnie. Czas misji 18 minut 30 sekund. Instrukcje robocze 477, zarobiliśmy czegoś. Główny cel 150, a mamy 477. Cel poboczny, nie mam pojęcia jaki był. Premia za przetrwanie i złoto wydobyte. Łączna premia za zagrożenie 50%. Ok, główny cel. A tutaj X. Aha, tutaj jak 939 będę miał, to pewnie level up pójdzie jakiś może. Chyba, nie wiem. Nie wiem, co to jeszcze oznacza tutaj. Aha, tutaj jest mój level, więc pewnie level up pójdzie
A, chyba jeszcze 939 XP zostało do level upu. Chyba. Nie wiem, czy dobrze myślę. 29 do zabitych chyba ofiar. Chyba, nie mam pojęcia. 156 rzeczy wydobyłem, chyba. No, chyba jakoś tak. Dobra, słuchajcie. No, mi się całkiem fajnie gra w tą gierkę, ale chyba lepiej by się grało we dwójkę. Może z tego jakiś kooperację jakąś zrobię, a może jakiś stream kooperacyjny? Zobaczymy. Podoba mi się gierka, fajna, ciekawa. Dziękuję Wam w takim razie, moi drodzy, za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że on się Wam spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, zachęcam do tego. I piszcie mi komentarze, czy chcecie więcej. Czy chcecie, abym tą gierkę ogrywał więcej? Jeżeli tak, napiszcie w komentarzach bądź na Discordzie i będziecie mieli następne odcinki. Dzięki Wam serdeczne. Trzymajcie się. Cześć.